Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Zdzichu. Jestem. Znany Mik, Igienek, Mikuś, Mikołaj i tak dalej. Żniwa, 30 podpięta pod przyczepę. Jadź tam ten do tyłu i postaw mi koło jęczmienia. Nowa prasa, Mascara, Evolution. Dalej tam nie będę języka łamał. To jest nowy nabytek 1. I jeszcze było coś kupione, było. A przez bramę przejdziesz, nie? Tak, przejdę. Kupiony jeszcze rozrzutnik Warfamy N227. Używka oczywiście i taka beczka stara od kunia, jeszcze taka na gnojówę. Wali dosyć. Tak na około 3 metry. Jak na oko patrzyłem. Jedziemy kombajnować jęczmień. Dobra, tu skręcimy. O, Mikołaj nawet pole wybrał to, co ja chciałem mucić. Dobra, otworzymy sobie. Dobra, motowidła podniesiemy, bo kurde, ziemię nabierzemy. Dobra, i startujemy. Maszyna ruszyła, nic nie zatrzyma. Miki chyba gdzieś poszedł, ale to nieważne, bo na razie nam nie jest potrzebny. Dopiero potem zacznie prasować. Ogólnie żyto mamy już wykoszone, bo w miarę prędko tam się dojrzało. Został nam tu jęczmień i tam pszenica. No i słoma zwieziona, oczywiście. Było chyba coś koło 20 balotów, chyba było 18. Ogólnie sorry za Facebooka, ale zaraz zobacz, co tam jest. Tam jak ktoś dobrze patrzył, to pod wiatą były te baloty. Jestem ja, już jestem. Dobra, wrócił, też tak myślałem. Czemu słoma nie leci? Ja nie wiem. Ja nie widzę, żeby leciała. O Jezu, zaraz wyleci gdzieś tu pewnie. Bo się coś zbugowało. Zaraz o, zobaczysz. bo... Zaraz wystartuje, nie? Pa, pa. Ale animację widzisz, nie? Animację teraz widzę, no. Ja też widzę, o Jezu. Dobra, czekajcie. To pole sobie pojedziemy w drugą stronę, bo sąsiad tutaj miedzę pierdzieli. Kurde, Miki, czemu my wczoraj nie nagrywaliśmy? Tak BTW. Bo ja orałem. Aha, Miki tam orał i uprawił, ale i tak nie zaorał. I ten, i mieliśmy. No sucho, ludzie. I już chciałem wczoraj nagrać, ale wczoraj no po prostu Mikiemu nie pasowało. I dzisiaj nagrywamy, czyli środa. Miki, będziesz miał mniej dojeżdżenia z prasą, ale jak ci zaraz górkę taką wysram, nie? To turę no będziesz. O, teraz zaraz powinnaś wyle... Och, kurde. Normalnie wyższa jak widzę. W sumie mogłem pojechać teraz prosto na ciur. Teraz tam, ten... Tu przyczep zrobię. To wytnij ten bobel tutaj taki. No właśnie, niepotrzebnie to skręciłem. Coś się buguje, nie? Że ta słoma tak się jakoś dziwnie sypie. A na innym polu też się tak robiło? No, na życie, Boże. Na życie też, ale tak słabiej, nie? A na jakiej mapie jeszcze tak było? Grande Termos. O, no. No tak. Ogólnie tak jakbyś mógł to 30 na tamten koniec pola byś mi mógł podjechać. Aha, dobra, zaraz. Bo nie będę tutaj marnował czasu na sypanie i jak tam dojadę, to tam się sypnę, bo akurat tak powinien być zbiornik. Podniesiemy sobie. Ogólnie bizonek widzi się taki ładny, pomarańczowy, zbytnio go nie było widać na oprowadzeniu. Taki pomarańczowy, miodowy, to jest z tej strony miodowy, z tej strony pomarańczowy. Taki, o. Zależy kiedy było malowane. Miki tam idzie na pełne. Jedną przyczepą odwozimy, bo jak Mikiemu szybko pójdzie w miarę prasowanie, to może jeszcze tamtą drugą sobie pozwozi. A wątpię, żeby dwie przyczepy nasypały z tych obydwu pól. Może nasypię jedna i trochę. Więc nie ma co po prostu dwóch przyczep targać, jak i tak tych dwóch przyczep nie będzie. No, znaczy się z obydwóch jakby nasypały dwie, to kurde, tam bym był zdziwiony. No, a jakby z tych dwóch pól dwie przyczepy nasypały, to naprawdę. To dobrze by było, bo do świni by było co. Ogólnie sprzedałem świnie 20 sztuk. Poza odcinkiem i 1000 zł wzięli za ten, znaczy euro wzięli za transport. To nie jest źle. Przyjechali ciężarówką, zabrali.
A ile za świnie? Oj, tanie są teraz. Czekaj, muszę. Zdjęcia sobie muszę tanie poczekać. Jak barsz, mówisz? No nie za drogie, o. Tak powiem. Nie za drogie. Ojeju. Dobra, jak widzicie, drzwi tam w 30 się napełnią i kolebią. Dobra, równie nie ma co zamykać, no to widzą. Teraz tu skręcić, zaraz. Gdzie jest tam na siłownik? A no w sumie racja. Na siłownik to może na pewno. Trzeba pamiętać, że był łatwiej zawsze. No, ale ja już miałem ale sypiałem na jale. No bo w tym roku wszystko jale było. Teraz trzeba się postarać trochę o zimę go posiedzieć, ale ogólnie chyba 30 tysięcy dostaliśmy za te 20 świń. Aha, no to myślę, że w środku pola mi pokazuje, to pole nie należy do ciebie. No dobra, to sobie poza odcinkiem już zrobię. Boże, co się z tą słoną tu buguje, to ja nie mam pytania. Bo jedziesz w drugą stronę dlatego. No tak, teraz mi cały czas wyskakuje to pole, należy do ciebie, no ale mniejsze. Bo nie chciałem jechać tam, bo ten, bo... O, znowu. Bo żeby tak jakoś ładnie tu równo. Patrz mi, jak ja ci wygodnie robię, żebyś miał dopracowanie, nie? Mam bardzo. Czuję, że tą kubkę to ci zajmę, żeby sprasować więcej niż przejechanie dwóch przejazdów. Ale tam mniejsze. O Jezu, jaka to jest kupa. Ogólnie Miki bił dzisiaj do mnie do szkoły, ja normalnie szok. Mój pani też szok. Mikołaj przyszedł, ten uczeń, zwyrodnialec. Jaki? Zwyrodniały. Zrogowaciały. No, a taki zrogowaciały jest. Ogólnie nie ma tych rozdzielaczy łanu, bo mi się lepiej nie bez rozdzielaczy łanu. No, o Boże, lepiej się mu... No. Ciekawe. No Wiechu mówi, że się lepiej tnie. Ej, no co tu się dzieje, nie? No zaczęło mnie to teraz wkurwiać. Boże, mama siostrę wołała, ja myślałem, że to ja. Że mnie. Nie, bo słuchawki mam i to wiesz, jak to jest tam na słuchawkach na usznych. No, ale prasa fajna, no 20 koła daliśmy. Za rozrzutnik chyba piątkę. A za beczkę chyba nawet nie tysiące. Już nie pamiętam. No, tania była beczka. Ale wszystko na kredycie i kredytu mamy chyba coś koło 150 tysięcy do spłaty. Ja do banku już zaniosłem te 30 tysięcy od razu, więc dlatego tutaj tego nie ma. No ku. Zaraz się będzie. No. Ale patrz, nie? Jak to kurwa człowieka, takie coś, co tu się odpierdala delikatnie, no nic. No patrz, no znowu, no jasny gwint. Teraz by się zgrabiarka przydała, choć zgrabiarką jakbyś chciał przegrabić, to by też pewnie nie szło. Tak jakby są tip coile i nie da się po prostu wysypać, nie? No. No i teraz znowu utnie, patrzcie. O, cicho, aha, jednak ucięło. Myślałem, że nie utnie. Dobra, tu sobie jeszcze wymocimy. Tu sobie wymucimy. I tu sobie wymucimy na git. I potem jeszcze tylko drugi jęczmień wyciąć i jeszcze pszenicę. Ej Miki, czekaj, stój, no tak, stój. Nie zamykaj. A no dobra, ciągle. Dobra. Dobra, Dani, bo... Normalnie sesja zdjęciowa jak na jakiejś gali top model. A fajna ma. O pst. Tam chyba sesji zdjęciowej nie było. Magical piszczel połamany. Ale ten, ogólnie to dwa zbiorniczki będą niecałe. To? No 30. To praktycznie przyczepa. No. Znaczy jedną bez nastawek to tak. Znaczy w realu bez nastawek to tak, a we farmingu to by była, ta z nastawkami będzie pełna. Ej Miki. No ale z tamtego pola chyba to nie nasypię. No z tamtego jak zbiornik to dobrze, bo jest mniejsze, nie? Tu ma 0,33 hektara. Tu działka chyba cała, jak była kupowana kiedyś,
to, znaczy kiedyś, jak tu kupowane było to gospodarstwo, to cała działka chyba było napisane hektar. Hektar z czymś chyba nawet. Kiedy to było? Kiedy to było? No nie, więcej cofania, nawracania niż jeżdżenia. Ej, dawaj, tą 30 mi się nie mieści. Szybciej z tą 30. Ty szmulu. Co ty się palisz? Ty szmulu jebany. Oj, oj, oj. Dobra, ale ta 900 pasuje do tego bizonka tak kolorkiem ładnie. I pod rurwę kurwa mi podjedź jak możesz. No dawaj, dawaj, śmiało, śmiało. Ty, a u Jokera była telewizja, gdzieś? No. No, stój. Czekajcie, Facebook, kurdy. Albo czekajcie, ile 11 minut jest? To tak do 50 można śmiało nagrywać. Oby na tamtym polu tak się słoma nie bugowała, bo bym ten... bo bym chciał sobie pojechać... bo bym sobie chciał pojechać prasować, a jakby tak się dalej bugowało, to trochę średnio by było prasować. Dobra, Miki, możesz jechać na tamto pole. Które? No to obok tu z jęczmieniem. Dobra. A potem po odcinku się pszenica jeszcze skończy kosić i będzie się można brać za pracę pożniwne. Aczkolwiek... Nie, przyczep na pewno nie będzie to tam. Może będzie pełniuśka przyczep. No, bo ten... dobra. Tu z tego, nie? O. Czekaj, rurę sobie złożę. Jeszcze mi się urwie po tych dziurach. Boże, ale to pole jest tak podorywane, Miki, nie? Żeby normalnie cię szlak trafił, nie? To mi się tak nie podoba. Trudno, trzeba było samemu orać. Pod względem estetyki, że naprawdę. Ale w sumie to pole jest dłuższe. Pewnie, to na pewno. Może być czasem tak samo obszarowo. Czekaj, tamto miało 0,35. Aha, Miki, słoma tu się też buguje, więc to pokoszę jeszcze. Tamto miało 0,35, Miki. Co? Tamto miało 0,35, to zobaczymy ile to będzie miało. A skąd 0,35? No bo na liczniku mam. A, bo masz autokombajn, dobra. Czekaj, ja tak myślę, bo za późno spojrzałem. I było już 0,38, więc jak, a już jechałem, nie? Więc jakoś tak 0,35 powinno być. No i super. I się nie chce kosić. Czemu nie chce? Bo to pole nie należy do ciebie, bo farming wie, że ta droga nie jest moja prywatna. Ty, w sumie ile tam na przyczepie było tak na oko procent? Koło chyba 60. No to wejdź. Bo... nawet nie jedź. Stój tam, gdzie stoi zaraz. Nie no, bo zbieram te kufry, nie? Bo ten... tu będzie półtora zbiornika, więc... w miarę akurat. No pół pola już teraz masz. A, tutaj... O Boże, pół pola. Nie, to jest nawet nie pół. To jest jakoś jak jedna trzecia może. Teraz to już jest pół. Nie, tak jest pół. To są dwie piąte. Bo pięć przejazdów będzie na pewno. A i teraz zaraz wysro kupę. Albo jednak nie, albo jednak tak, albo nie, tak. Ojejejej, ciekawe czy tu się wysypie. Ej kurde, ale potem jak to wysrą mnie. O Jezu. No. Ej, jak może z 30 w tamten koniec pojedzie. Bo tak. Normalnie Miki ten dzisiaj 30 więcej się na przestawia niż na to rasuje. No dokładnie. Ej no ale czemu ta złoma nie chce wylecieć? Zaraz się pojedzie na tamto pole i się. No, może się zatkął tam gdzieś tą złomą, ale muci, to najważniejsze. Tyle by sypało. No do zbiornika leci cały czas. O Boże, słoma w zbiorniku. O Jezu, ale to w sumie niemożliwe by było, bo ten podajnik by się tam chyba zatkał, nie? Nie, chyba tylko na pewno. No, tam się jak się tam kamieniem już zatyka, to normalnie łożysko by się spaliło tam. Pamiętam jak nam się żeniwa ten... to łożysko to takie gorące było, tam chyba kamień się dostał. To takie gorące było, nie?
No jak tam byś lekko se jajo usmażył, nie? Jakbyś na śniadanie czy tam na kolację byś chciał. Na tym łożysku. Dobra. No nigdzie nie chce się wysypać. No nie, chyba. Ej, pojadę. Dobra, no to w biegu będziemy sypać. Weź tam na piątkę wrzuć i lida. Tak, takiego mamy wydajnego wizona z sidami 3D i w ogóle. O Boże! No jedź, jedź cały czas, bo ja muszę hamować przez ciebie. Jak to mówię? Ej, ale patrz, słomy nie będzie trzeba przeorywać i w ogóle, dobra. Koniec. No do ten, na strych tam potem się będziemy dmuchać, nie? Na razie został na przyczepie, na odcinku nie będziemy pokazywać tamtej dmuchawy, jak to wszystko działa. Może kiedyś, no jak poproszą. Ta dmuchawa to tam... No i widzisz, mówiłem, że to była wtedy, dwie piąte były. O, ty się znasz. No tak, no bo... O Jezu! A że teraz pojechał jak pipa taka, za przeproszeniem. No a dobra, ludzie, będziemy kończyć ten odcinek, bo nie ma co za bardzo przedłużać, a jeszcze tu sobie zdjęcie chcę zrobić z 900-ką, takie ładne. Dobra. Ogólnie, ej Miki, ten zator kojarzysz, co my kiedyś go mieliśmy na tej takiej mapie Drogomyś chyba, nie? No. Co był z turem taki 72-11 może jakoś tak, nie? No. To ten, to przez shadery, nie? Ponoć przez shadery, tak jakby nie ma dachu na kabinie, nie? No i, a tutaj bym miał być zamiast tej 900 i właśnie dzisiaj na Facebooku zobaczyłem, bo ktoś się pytał, dlaczego tak jest. Ej, pojedziemy się wypróżnić tą słomą, ale na razie to ja łapkę w górę wam. To proszę. Nie gaście szkarni. No. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. I trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.